Okej. Okej. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem CTSG z mną Estesu. Hej, cześć. I zaczynamy 11 odcinek z gry Borderlands 2. Jesteśmy tutaj sobie na złomowisku, gdzie króluje wielka kobieta, która gdzieś mi tu uciekła. O, tam jest sobie. Ellie. Nie kameruj jej, nie trać czasu. Sami się przed chwilką gapiłeś na dupę. Nie chcę tego, kurde. Deploy. A czemu nie chcesz tego? To jest to fajne autko. Choć weźmiemy jakieś fajniejsze, na przykład Bandit Technical. Ale to teraz zespawnowałeś Bandit Technicala chyba. No tak. No właśnie. Jedź. Jadem. Co mamy zrobić właśnie, bo my tak trochę pojechaliśmy, a nawet nie zwróciliśmy uwagi na to, co mamy dzisiaj zrobić. Tak, to dzisiaj już sobie przypomniałem, musimy uratować Rolanda i robić główne zadanie i to jest w Treehorn's Valley. I tak rozumiem, że tam jedziemy, tak? Tak. Chyba, że mamy jakiś teleport po drodze. Nie mamy. Lewo. Świetnie. Próbuję, tylko że to jest trochę mniej zwrotne auto niż tamto pierwsze. Przy okazji możemy do chłopaków postrzelać, jak chcesz. No, w zasadzie faktycznie, mam pierwszy, znaczy widok z pierwszej osoby w samochodzie, a nie z trzeciej. A ty tam strzelasz sobie w ogóle, czy coś? No, znaczy mogę strzelać z mojej snajpery. Ze snajpery? Aha! Jak sobie naciśniesz C, to pewnie usiądziesz na tym, na działku, bo faktycznie mam teraz działko pod kontrolą. Dobra. Żeby się tylko nie spieprzyć z tej skarpy, bo już tam raz nie, spadliśmy wcześniej. Jak naciskam C, to mi się po prostu przerzuca z lewej na prawą. Czaję. Kurde, czemu wysiadłem? No ty zawsze wysiadasz, ja nie rozumiem. Siadaj z powrotem. Nie mogę, no, no to nie, no to usiądziesz po drugiej stronie barykady. Dupa. Okej. Okay. Treehorn's Valley. Ja podejrzewam, że tylko mamy przez to przejechać, nie? Nie musimy tutaj zostawać na dłużej. Czy no musimy? Nie wiem, to tutaj mamy. A, faktycznie, zadanie. Bo tutaj jest... Co mamy zrobić? Honk. To był który klawisz? Pamiętasz honk, może? Honk. To był Z. Zatrąbione. Jaki tir. Fajnie. Pomyśleli, że jesteśmy bandytami. A to się kurwa zdziwią. A, się zdziwią. Mogą już to opuścić? Proszę, mam przejechać przez ten drut, czy co biega? Nie przejadę tędy, wiesz? Nie no, czekaj. Nie, musimy wysiąść i przejść, niestety. Jechać tam beczkami porzucać, a to nie ten wóz. No, też na to liczyłem, a tu widzisz dupa. Czekaj, sobie spróbuję... We've been tricked. Mojego nowego pistoleciku, bo w sumie nie ogarniam. Skąd do nas strzelają? Musimy najpierw... Nie, ja już się chowam. Jak ta mapa jest moim zdaniem bardzo słaba, wiesz? Zamo jest mi spoko, nie, jest okej. Okay. Cię troszkę z rewolweru spróbuję postrzelać, zobaczymy czy on w ogóle daje radę. I dla porównania chcę sobie pobawić się troszkę inną bronią. Ale ty mi ich zabijasz. No. O, wychodzą z tyłu, Dud, i fajnie by było. Fajnie by było, jakbyśmy nie ginęli zbyt często. Dobra, to jest kolej zły, niedobry? Jestem tutaj nad tobą. O, fuck, granat. Shit. Nothing to do here. Pum, 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 pum. Dobra, chodź wieżyczka do kieszeni, bo ty widzę tutaj stąd nic nie ściągniesz. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała ta misja ratunkowa. No, do bazy im wbijemy w takie... Okej, będzie bosik. Zajebiście. On ma kogoś na tarczy, czy ja dobrze widzę? Tak. Ale ma swoich, to jest ten. I'm a Batman! Nie. Midgets. He's Mary Midgets. Nie, no ja jestem zachwycony. Czekaj, musimy sobie troszkę miejsc fajnych znaleźć do ochrony. Czemu za mną biegnie? Spierdalaj. Ja nie mogę jeszcze wieżyczki nawet zespawnować. O, tu jest beczka. Dawaj, niech podejdzie, ja walę beczkę, uwaga. Bum. Okej, zajebiście. Czekaj, spłonę ja wezmę swoją fajną ginerę. Giverę. Dawaj go luruj na inną beczkę. Widzisz, powinna być, jest. Ja go spróbuję z drugiej strony po prostu zajść i postrzelać. Okej. No, ale kurde, słaby koleż. No kurde, ucieka mi. Chodź. Kurde, mam 21 życie i 0 tarczy. Tam przy nim beczka była, pamiętasz? Była fioletowa. Fuck.
Jakbyśmy go osłabili, bo no kurde, go tu zlurujesz, okay, on biegnie z tej, biegnie, strzelaj. Czekaj, jeszcze nie, teraz. Dobra. Dobra, i teraz będzie po nim bardzo szybko. Zajebiście, level 13, przedmioty, granat to jest chyba, którego nie mogę podnieść, bo... Ja sobie wyrzucę te moje śmieci. Okej, dobra, masz rację. A ja mam klas mody w ogóle, zobacz, zaraz będę musiał przejrzeć, co tam mi powypadało, bo nawet nie widziałem. Ja z granatami w ogóle mam jakąś tragedię, nie? No nie wiem, ja mam w ogóle strasznie dużo rzeczy, takich śmieciowych. W sensie są niby zielone, ale i tak są śmieciowe. 49, 30, okej, to sobie wyrzucimy. Cooldown rate i max health regeneration, max health. To nie, to ten mój jest chyba lepszy do accuracy na SM. A nie, w sumie nie, spokojnie. Cooldown rate albo nie, weźmiemy sobie na życie. Okej, okay, to ja sobie też rozdam. Co my to... O, mam dwa badass ranki, spoko. Zarobiście i teraz jeszcze chcemy zmienić granat, tak? Chcemy zmienić granat? Chcemy. Shield capacity i teraz, proszę bardzo, idziemy dalej. Okej. Słabe. Sobie spróbuję zastąpić, kurczę, ten pistolecik. Dużo zmian. Ja pakuję nadal skillę w to samo, co miałem wcześniej, jeszcze tylko zobaczę, co mam w badass rankach, bo podejrzewam, że mam coś elemental. Gun damage. Super. I elemental effect damage. Też super. O, no to ja w ogóle mój pierwszy. I tutaj mamy możliwość otworzenia wrót kolejnych. No, to dawaj. Kurde, katwierdza. Gdzie ta jego tarcza w ogóle poleciała? Nie wiem, może wybuchła. Cholera wie, dobra, lecimy do środka. Aha, tam będzie instancja. Zarąbiście. One does not simply walk into Mordor. Wchodzimy. Mam rację, że wrota są bardzo fajne. No nie? O kurde. No to już wiemy, co tam się będzie działo. Czy to jest wir na środku, czy to jest woda krążąca? Tak, tak to wygląda. O, czekaj, bo mnie zmuliło na momencik. Mam nadzieję, że na momencik. Tak, na momencik już jestem. Dobrze. Spoko. Jesteśmy odpowiedzialni za Rolanda w takim razie. Dziękuję, jest sklep. Okej, okay, 300, 370. Ja sobie modyfikatory tylko sprawdzę. O, nic dla mnie. Standardowo już zresztą. Ja pierdziele. 480. Jasne, że biorę. Jest Crazy Marauder na 12, tuż przed nami. Spoko. Sprzedajemy. Minigun oczywiście też. Hop. Słuchaj, mam jakiś relikt, ale nie wiem, co to jest. Nazywa się The Afterburner. Ale na coś to ekwipuje, jeśli w ogóle się ekwipuje? Chyba na nic. Wiem, że to... To chyba pasywów nie ma. Co ty gadasz? No. Ale numer. Pusta. A to nie jest może związane z naszym questem, albo coś w tym stylu? Nie, to nie jest na pewno. To czyli jest pewnie... Eridianowy jakby przedmiot. Czyli pewnie możesz go wykorzystać, kliknij na niego dwa razy. Tak samo jak się klika na customizacji i innych rzeczach. Aha, właśnie go equipnąłem jednak. No to zrobiliście, to w takim razie mamy ten. Mamy teraz możliwość spawnowania jakiegoś lepszego auta. Znaczy auta z modyfikacjami, to pewnie będzie jedno z tych fajnie, samych aut. Kurde. Chodź, tu idziemy. Już. Już, ja się przygotowuję, tutaj będzie boss. Aha, czekaj, ja sobie sprzedam pierdoły, przecież ja kurde noszę tyle gówna ze sobą, niepotrzebnego. Sprzedaj. Dzień dobry. To jest ten, czego miałem wcześniej. Tego nie chcemy. Tego nie chcemy, tego też nie chcemy. I to kurde było całkiem spoko, ale mamy już lepsze. A nad tym się zastanowimy. Class cooldowny w piździec. Nad tym się muszę zastanowić. Zajebiście. Shield w piździec.
Dobra, jest całkiem okej. Okej, to co, gotowy? Tak. Tu krąży jeden Baras Maruder, tam krąży drugi. A być może to ten sam. Nie, tam siedzi, zauważył nas. Kurde, ała, ale mnie jadą. Dobra, zarąbiście. Też zarąbiście. O, fajnie, beczkiem rozwaliłeś. No, fajnie się. Zawył biedny. Okej, chyba spłonął. Nie, jeszcze żyje. Dobra, to biegniemy. To są jakieś kurde ścieki. Jakieś owszem. No bo tam będzie później na końcu. Widziałeś sam co było, nie? Była ta. Był wir wody, ściekowody. Szamba tak zwanego swoją drogą. Flank steaka trzeba będzie pewnie. O, masz sejfik. Dzień dobry. Może później się. Ło! Trzeba było rozwalić po prostu mieczem. Dobre. Givery na stole. Szefeczki. Z kasiorką niestety tylko. Coś słyszę, że za nami jest. No dobra, ale ich obrabowujemy. Jak ostatnie chamy. Uwaga, ciach. Eridium. Tak, eridium i naboja. U mnie też było eridium. Nie, to u ciebie. No, są tuż przed nami. Dobra. O, ale piękny headshotik. Jeszcze ktoś tu jest? Jest coś, po lewej stronie są, na górze pewnie. Tak, na górze są. Szkoda, że... Ła, bomba! Koleś z bombami są teraz. Dobra, mamy cwaniaka z tego, z tarczą, takiego samego jak wcześniej. No idzie po prostu tarczowy. No to co się z takimi robi? Musimy go na dwie strony dziabnąć. A, on już ginie. Dobra, jest spoko. Myślałem, żebyś tak samo, wiesz, wytrzymał jak tamten poprzedni, ale... Nie, tamten to był boss. A ten to zwykły tank. Chyba jeszcze jeden idzie, bo słyszę coś podobnego. Jaki koleś. A, Bruiser, aha. Nie, spoko. Ten Bruiser to jest taki właśnie badass z jedynki. Okay. Co mi tu z granatami? Biegnie koleś z rurą. Z której strony? Okej, widzę. Kurde, wytrzymały jest. Ja sobie pozwolę na wieżyczkę time. No i dobra, i po nim tak naprawdę. Kolejne Bruisery idą. Tych nomadów się nie zabija. I wieżyczka do kieszeni. Zresztą dropnęło jakiś granat. Tu się wszystko zajebiście przyjemnie tak naprawdę zabija. Nic tu więcej nie podropowało? Nie. Weź tam szafeczki, posprawdzę, je z drugiej zerknę. Z drugiej jest zejście na dół, czy to jest zejście na dół, czy tylko mi się wydaje? Tak. Nic tu nie dołem ma. Dołem idziemy? Nie idziemy dołem, idziemy górą. Frontem. Okej. Są już, koleś z tarczą jest jeden. Fuck. No dobra, mi tarczy całą zniszczył, ja ci proponuję. To fajnie byłoby. Chodź, wycofaj troszkę, bo tu nie mamy w ogóle pola manewru. Ghosty. Dawaj go. Bij go w twarz. Chciałbym, tylko że on... O, od razu nomada mu tam zabije na plecach. Dobra, jest po nim, nie jest po nomadzie. O, pięknie twoja wieżyczka ich załatwiła. No wieżyczka jest mega mocna, dlatego ja jej tak rzadko używam, bo ona po prostu troszkę zbyt łatwo momentami grę czyni. Ona jest totalnie moim zdaniem OP. Co tam fajnego miałeś? Amunicję samą. Same. Mają fajne logo, takie trochę jak nie wiem, jak koło w statku sterownicze. Nieźle. Lecą chłopaki.
No, no, no. Tutaj na jednego headshota spadają. Piękne, kurde, moja snajpera daje jeszcze te prądowe obrażenia. Ten bruiser też jest, kurde, pizda jednak. Kurde, ale napierdzielają. Dużo ich tam, nie? Koleś wali z shotguna ze 100 metrów. Ja mam wrażenie, o właśnie, jeden jest tuż koło nas, także... To ty nawalasz obrażenia od szoku? Od elektryczności, tak, czy czego tak. Tamkolwiek to jest? Prąd. No. Prąd, kurde. Tak, elektryczność. Same brojzery. Kurde, mają mnie na targecie, mi granaty rzucają. O, właśnie, on nowego gnaciora. Zobaczmy, co to w ogóle cacko robi. Tam jest wieżyczka na górze dud. Nie wiem, czy zauważyłeś. Bandit turret. Turret jest na górze. O, leci kość do ciebie z granatem chyba. Nie, to nie jest granat. Wow. Cwaniak. Czaje, ale mam fajną broń. Co jest? Co ja mam za broń, stary? Czekaj, ja nie ogarniam. Nie, bo ja tutaj też nie mam za ciekawej sytuacji. Spoko. Nie, musisz mnie podnieść, bo ja tu nic nie zrobię. Okej. Nie z tą bronią przynajmniej. Mam broń, która strzela takimi strzałkami, wiesz? Które się przyklejają do przeciwnika, albo do ściany, albo do czegokolwiek i po chwili wybuchają. I co lepsze, mogę strzelić prawym przyciskiem myszy. Mogę nim rzucić w taki sposób, że zachowuje się jak granat, później teleportuje mi się w łapie. Znaczy, pojawia mi się w łapie. Aha, czaję. Strasznie dziwny motyw, nie wiem, to jest... No to jest dziwny motyw taki typowy borderowy. Czyli broń, która w zasadzie mi... O fuck. Dobra, taret zniszczony, co tam masz? Co się granat? Boisz? Aha. Pod nogami mi prawie pierdzielno. Dobra. Strasznie niecelne ścierwo, o. Kurde, dobra. To jest ammo w ogóle. Słuchaj, pralki z amunicją. Spoko, na dole też jest okej. Okay. Lodówki z amunicją. O! Bloodshots. Rusek do nas mówi. Tak, słyszę. Na górze chyba jest jeszcze jakiś koleś, wiesz? Bo słyszę czyjeś głosy. Czyjeś jęki. No. Z tyłu nas robią. Eridium, razy dwa, dzień dobry. Wybiegają z drzwi. Wow. I teoretycznie jest tam jeszcze jeden, ale ja nie widzę. A jest, faktycznie, cwaniak. Dobra, poszedł. Nic tu nie było, to jest skrzynia. Nie zostawiaj, może amunicja. No już nudzi mnie tam, a chciałbym coś fajniejszego. A ja na przykład lubię mieć cały czas pod dostatkiem. Ale to jest takie nudne, jak widzisz, że masz trzy naboje i musisz, wiesz, na przykład strzelić trzy headshoty. To jest fajne. Jest checkpoint, czyli pewnie coś zaraz będzie, zmienię stację. Ej, faktycznie. Nigdzie nic nie gra, niestety. Okej, okay, come on, ziom. Tak, to już jest środeczek. Zobacz, tu już jest wir na środku, pewnie będzie jakaś jazda. To ja sobie sprawdzę, co ja tutaj zebrałem, może coś lepszego będę miał. No to nie zostawiaj, bo ja już coś nawalam. A spadaj. No, dobrze. Okej, okay. Jest jeden kolej z tarczą tam daleko z przodu. Nieźle jest. Ja mam fajnie o tyle, że ja mam obrażenia obuchowe. No. Jak ktoś tam stoi po prostu obok, to też dostaje po mordzie. Spoko, fajne. No jest koleś z tarczą. No to mówię, właśnie koleś... Na górze chyba są typki. Tak, są na górze typki. Starze są. Tylko, że ich swoimi długo lecącymi pociskami nie rozpieprzę niestety. No dobra, to niech sobie wieżyczka już tam działa, z boku. Jakim cudem leżała snajperka fioletowa tam, gdzie ty leżał, tam gdzie ty stałeś? Nie mam jeszcze pojęcia, nie widziałem. Kurde, ale... Kolej zaraz się do mnie odwróci i będzie wtedy źle. Dobra, jest po nim, jest po nim. Nic nie wydropił niestety.
O kurde, wskakujemy do wiru? Ty pierwszy. Chyba cię bździ. O tak, myślałem, że nie doskoczę. A ja doskoczyłem. Fajne. Aha, czyli na górę idziemy, tak myślałem, że będziemy się pakować w coraz niebezpieczniejsze, no, miejsce. Oczywiście, bo inaczej się nie da. No macie beczkę na mordę. Fajnie. Co za głupi gnat, normalnie strzelam prosto w kolesia, ale nigdy i tak nic nie tego. Nie trafia. Ty jeszcze wyżej biegniesz, popatrz ty cię. Dobra, ja ich tutaj pookrążę. Spoko, ja sobie amunicję pójdę. Żeby się, wiesz, zesrani namiętowo ze strachu. Najgorsze jest, że ja w tym momencie nie ogarniam jeszcze, jak wygląda wizualnie broń, której ja... amunicja, której ja używam w mojej broni. Muszę się kiedyś przyjrzeć. Gdzie oni są? Za nami są! O cholera, o fuck, cholera. Fuck. O cholera, o nie. Jest życie, ja ci sugeruję. Dude, ja ci sugeruję. O fuck, no właśnie. Nieważne. Nie jest fajnie, ja się kryję za ścianą ogólnie rzecz biorąc. Mam po ciebie biec? No ja leżę, nie wiem czy wstanę. Bo mi spierdolił koleś to tak... O god, o okej, god. Wstałem. O, fajnie. Żebym tutaj wiedział, gdzie rzucić wieżyczkę. No dobra, tu rzucę i tu się będziemy bronić, no, powiedzmy. O nie. To mi się nie podoba. Jest kibel. Z różnymi fajnymi fantami. Cudem. Gdzie? Zabiłem typa. Leje mnie cały czas coś wszędzie. Biegnij tu do mnie, chodź szybko znowu. Gdzie jesteś? Dawaj, no dawaj szybko. Fuck, biegnij tu. Nie, to jest wieżyczka, tutaj. O, ale fail straszny. Sam leżę. Kurde. Mi się podświetlił przycisk, myślałem, że to ty, a to wieżyczka była, czaisz? 1,5 metra. No, sorry. Ale to było dziwne, bo w zasadzie zastrzeliłem kolesia, powinienem second winda dostać. Dobra, ja jeszcze jakoś żyję, więc biegnij o ile sił. Dobra. O cholera. Przemy fir. Boże, boję ja się. Ja nie wiem, gdzie kurde oni są, no właśnie. W stronę nas robili, po prostu za bardzo wybiegliśmy. Dobra, koleś jest bezstarczy, może ja przeżyję. Zasiada? Koleś jest w ogóle jakimś mega koksem, bo ja go leję mocno i nic mu się nie dzieje. Nie dam rady, przykro mi. Spoko. O, wow, cześć, dzięki. Spodziewka. Lej go od razu, to go załatwimy na miejscu. Koleś jest mega mocny. O właśnie, o tym mówiłem. Ja się staram. Już mnie zostaw, tu już powinien być radę. O, nie dostałem second wina, to możesz podnieść. To był mat. Okej, tylko najpierw zbiorę to, co z niego dropnęło. Mam 9 życia. Ha, spoko. Zostało jeszcze chyba tylko dwóch pionasów po bokach, tak to wygląda. To był jakiś Mad Mike w ogóle. No, był mocny. Jakiś mini bosik. Koleś rage'uje trochę. Tak, zauważyłem. Co? Pojebał typa. Próbuje się schować z jednej strony, z drugiej strony ucieka. The fuck? Dobra, czysto. Czekaj, którędy się wchodzi na górę? Tutaj. Nie. Ty tu wchodziłeś. Już mi tu nie gra. Nie, dobrze. Nie, jest wszystko spoko. Musimy wejść tamtą bramę, którą oni wyszli. Jest w tym momencie 24 minuty. Może zdążymy dojść do naszego kolegi. Chyba zdążymy, bo on tam jest... Próbujemy. A nie, to jesteś ty na mapie, to nie wiem. No, mamy tutaj save'a. No spoko, podejdziemy jeszcze kawałek do przodu, zobaczymy, co się będzie działo. Najwyżej zrobimy dzisiaj krótszy odcinek. O Jezu, znowu mam te tarcze. No tam są dalej kolesie. Stamination, super. Tam są dalej kolesie, nie wiem, czy chcesz cisnąć, czy nie chcesz cisnąć. Dawaj. No dobra. To lecimy. Tego żałował. O, koleś był z granatą u nas. No, uważaj. Zajebista jesteś wieżyczka, jesteś naprawdę mega. Jakieś niewidzialne ściany. No chciałem ją przerzucić między kurde dwoma słupkami i nic. Ta wieżyczka jest jak trzeci gracz. No jest chyba na naszym poziomie, faktycznie. Cholera, jasna. Dobra. Spoko.
koleś z tarczą? Czy mi się wydaje? Nie, ja tu nomada widzę. Okej. Okay. Widziałem, znaczy? Zmarł. Thank you, Pandora! Kurde, problem jest taki, że ja mam strasznie słabą... strasznie słabego rifla. Ja naprawdę mam zajebisty teraz w tym momencie pistolet, którego nawet nie chcę zmieniać, nie? No to w porządku chyba, nie? No nie, bo ja bym chciał mieć taką miarę wyrównaną broń, i chciałbym raczej strzelać... No właśnie, chciałbym przede wszystkim strzelać sobie SMG jakimś. Aha. No to może ci dropnie z bossa czy coś takiego. Oby. Tam był prąd, więc i tak byśmy nie przeszli. Idziemy ewentualnie dalej. Zawsze mogę sobie coś kupić, prawda? Ja mówię, ja mam taki tryb chomikowania zawsze w tego typu grach i szkoda mi kasy wydawać na cokolwiek. Ale może faktycznie dobrym pomysłem będzie kupienie czegoś. A jednak. No zobaczymy. Got some health here. Super. Tu masz health'a w razie czego, bo widzę, że masz nieuzupełniony. Dobra. No ja tutaj dodam. Pralki dwie. O, jest koleś. O, i to badass, no ma, spoko. What the? Co ci? A może pobawię się tym nowym pistolcikiem na nim. Czemu on macha tarczą, jakby nas chciał odgonić? A, bo twoją wieżyczkę bije. Wieżyczkę napierdala. Aha, czaje, po prostu jak mi się kończy magazynek w tej mojej broni ognistej, to on rzuca tą całą broń, jakby to był ten. Jakby była bronią? Jakby była granatem, czajesz, rzuca całą broń, jakby była granatem i ona się faktycznie rozpierdziela i on wyjmuje następną. Iridium. Genialne. Fuseboxa. Odłączyłem. O, co to jest? O. Granat to jest, tak? Nie. To jest granat. I to jaki? Tu coś o, jeszcze kurde, ja jeszcze mam lepszy. Tu coś jeszcze jest odłączone, czy nie? U ciebie? Bardzo możliwe. Tak, niestety u mnie już poleciał telefon. Dobra. Tu jest coś jeszcze zielonego. Nie, to jest nie dla nas. Co to Boże, jaki tu jest potw. Amunicja. A ja zobaczę, co to jest za granacior. Ile on ma damage'a? Tu, tak gdzie go mam? No, po prawej powinieneś mieć. A, to jest ten, dobra. 600 ileś? Ma damage'a 434, ale razy 7, czyli pewnie... Nie wiem, co 7 granatów wyrzuca, nie czaję. Zaraz nie, zobaczymy może. Właśnie, czaję. 7 to chyba jest liczba... Nie wiem. Nie jak chcesz, to możemy rzucić. Zaraz, czekaj. Bo pewnie jeszcze zaraz dostaniemy amunicję. Rzucam przed tobą. No gdzie tu, durniu, było rzucić... Dud, to bansuje! Co to robi? Ja pieprzę! Ja... Oh, fuck! Czaisz motyw? To jest jak tego... To jest jak ta bomba z Wormsów. Była taka, nie? Że ona napierdalała, skakała sobie na spokojnie, a później je but robiła. Dobra, ja nie wiem, czy to nawet nie była owca, czy coś takiego. To nie była owca, ale była coś nowe. Fajna jest ta broń. Troszkę co prawda trzeba... wyczekać, żeby ona jakiś efekt zaczęła robić, ale jest mega, jest mega, dobra, już mi się podoba ta broń. I'm burning! Jest mega fajne. Radzisz tam sobie, czy nie bardzo? Tak, ja tutaj sobie z boku do nich. Ich eliminuję szybko. I co, i zginie. I nawet nic nie muszę robić, jakie to jest zajebiste. Dobra, podoba mi się ten gnacior. Zajebioza totalna jest. Pokaż, jak to w ogóle działa. Patrz, mamy typa, strzelam sobie do niego i po chwili zaczynam dostawać obrażenia. I potem rzucam. Aha. Jest mega, bardzo mi się podoba. Kurde, jaki pomysł, nie? Dobra. Ty, na górze są fajne skrzynki, a ty, o, fakt, to jest koleś starczą. No i co, chłopaki? Palicie się, co? Au! Nie wiem, czy to przypadkiem mój gnat mi w mordę nie wybuchł. Stop it! Okej. No spoko, pusto, okay. Tu płynika siorka, nie, amunicja. Jest jeszcze jeden, zobacz na górze.
No właśnie, ale nie wiem jak skoczyć, tam skoczyć. No tu się wchodzi w tunel po prostu. Bo tu się woda toczy, czaisz? Tak, ale tutaj, słuchaj, bo są fajne rzeczy. Tak. Kurde, bele. To jest kowane. Są bardzo fajne rzeczy. Ale beton, czaisz? Strzałki moje się zatrzymywały na wodzie. Trochę wiesz. Co tam miałeś? Ja, jakieś pizdolety. Dawaj, bo mnie strzelają, a ja nie wiem co się dzieje. Ale kwasowo. Tego sobie później zobaczę. Boże, słyszę tylko te midżety, nie? Tak, są tak, niesamowite. Tak. Midżety są zajebiste. Wieżyczka też sobie widzę, daje radę. Okej. Wow. Wow. Dobra, Brojser poszedł. Kurde, aż mi szkoda, oni tak krzyczą, tak cierpią, no taki ból. Dobra, amunicja mi się skończyła w tym fajnym gnacie. A mi się w ogóle amunicja skończyła. W obu fajnych gnatach. Jestem troszkę w dupie, musimy amunicję niestety stary pozbierać, bo będę był zużyteczny. No to zbieraj. Jeszcze to bardziej jest? Niż teraz. Co? Czy to widzisz? Co? A, zniknęło. Nie wiem, jakieś były takie plemniczki wiszące. Fajny jest gnacior, ale zużywa niestety amunicję, która jest raczej z tych rzadszych. Aha. Co ta woda na tych schodach, spójrz. Lubię. No, mam troszkę amunicji, pistoletu. Aha. Właśnie co nie zastanowisz, że się nie dostaną wypłaty, jak nas nie zabiją. No to nie dostaną, no prosta sprawa. Masz, weź tutaj amunicję. No troszkę już jej mam więcej. Nie, podnoś amunicję normalnie, bo my ją dzielimy. Aha, okej. Tam się nie da wejść? Właśnie nie da się tych klatek, kurde. Szkoda. Może później się otworzą, tak samo jak było wcześniej. Tutaj na pewno by się przydało, nie? Spójrz. No oj tak. Spoko, dostaniemy się. Pewnie otworzą nie, nam, jak pokonamy cokolwiek będzie tutaj. A, tu już będzie nasz jakiś ziom pewnie. A tu pewnie się drzwi otworzą i będzie bosik straszny, się będziemy cofać niesamowicie do tyłu. Amunicja podniesiona, ja moje granaty będę straszne rzucał, więc szykuj się na destrukcję. Jesteś gotów? Nie, bo znalazłem fajną skrzynię w Secret Place'ie. Jak tam wlazłeś? Którędy? Tędy pewnie. Nie tędy. Tam jest drabinka. A jest drabinka, faktycznie. 104, ale śmieć. O, tak się cieszył. Tak się podniecał, a to taki śmieć. O, snajpera 195. No to już lepiej. No niestety, nie jest to jakaś zarąbista giwera, ani jedno, ani drugie. Jeszcze pójdę tędy, może tu coś będzie fajnego? Okej, już idę. O, coś jest, chyba tylko te półeczki, nie? Tu się wchodzi, są przełączniki. O kurde, ty, to pootwieraj te klatki. No, czaisz, co chłopiec zrobił? Otworzył klatki? I co będzie, co będzie miał? Co będzie miał? Co będzie miał? O, dzień dobry, snajperko. Snajpera i... Kurde, podświetl mi to, co chcę. I druga snajpera. No, czyli no nie jestem wesołym i zadowolonym chłopcem w tym momencie. 4, 4, 4. Ale przynajmniej amunicję dostaniemy, a to mi się bardzo przyda teraz przed bossem. Co ty tu wyrzuciłeś fajnego? Nie no, niebieskie jest trochę lepsze chyba. Chcesz? Nie wiem, co wyrzuciłeś. Assault Rifle. Assault Rifle, pokaż. O, zmuliło mnie coś, czekaj sekundę, już jestem. O, jest taki se, chociaż może będzie mi... Ale jest niebieski, więc dużo będzie stał w sklepie. Spoko, ale zobaczymy, bo jakiej amunicji używa takiej, siakiej, a my mamy taką. Magiczny. Aj kurde, on i tak będzie pewnie lepszy od tego gówna, co ja mam Roland. Teraz. Jest Roland. No już mi kurde wyłączył. Zabawę. Hell of a job fighting through those bloodshots. This'll just take a second. Co to ma być? A, to już są te złe boty. Faktycznie. Głową. One były w pociągu. Rozwalił głową. O, bulldozer. No, mam brzydkiego gnata. I brzydką twarz. W ogóle wejście miał bardzo słabe. W porównaniu z całą resztą postaci, jakie są dostępne, to on wejściowe miał słabą. Prawda.
Dobra, wiesz co, nie jest taki zły ten karabin. Zobaczy, co to jest. O, ładnego mazurka. O, kurde, jak go łapią. Zabrali go? No, wesoło no bez jaj. To nie po to te klatki otwierałem. Chodź. Wo. Oh god. Oh god, cofam. Nie co? Wychodź. Nie polecam. Chcesz tam iść? Chcesz tam biec? Zobaczmy, co miał w kiblu. Amunicja oczywiście. Dude, to... No, działa na nich chociaż nie bardzo? Właśnie nie widzę ich pasków życia. To są te... To żółte, bo oni mają to tak samo jak tamci. Jak wieżyczki normalne, co wcześniej mieliśmy. Już Eridium zajebał. Dobra, wiesz co? Może chodź trochę bliżej do nich. Po co tam wybiegłeś? Bo oni ziomnie są nawet trudni, wyobraź sobie. No dobra. Nie ma, ale śmiesznie gadają. Gadają, a kurde też... Tam jest dwóch? Kurde, oni są jacyś prawie że niewidoczni dla mnie, nie? Bo oni się czołgają rozwaleni. Dobra. Jak nekromorfy. I tu na dole pewnie jakiś czołga czy coś. Nie, jest gdzieś tu na dole albo na górze może? Ciul wie, nie rozumiem. Chodź, bo to jest ich większa gromadka. Podejrzewam, że będzie zabawnie. Okej. Okay. Oni się nawalają z miejscowymi. O, ja moja wieżyczka będzie miała straszną zabawę tutaj. O, oh god. Ja pieprzę, co tu się dzieje, nie? No, ale podoba mi się ten karabin, który znaleźliśmy. Już znowu Eridium zajebał. O, exploder jest. Faktycznie, te szybko biegające to są eksploderzy. Exploder, zajebiście to. Albo na przykład spójrz na te zadanie pod tym mapą. Get the warden. Zaraz mi się ammo niestety skończy, co? Nie widzę. Pod minimapą mamy zadanie Get the Warden. V4R. Tak, widzę. Zajebiście. Mam jeden życia. Zaraz ja się muszę wycofać, właśnie mi tarcza padła. I tu za nami jest koleś, ty. Weź go tam. No, zaraz będzie po mnie. Nie będzie po mnie. Dostałem jedną rankę badassową. Tam się koleś człapie, widzę. Mi się amunicja skończyła. Kurde. O, muszę znaleźć jakieś życie. Weź jedno. Jesus. Okej. Okay. Z czym ty się bijesz? Tam jest jeszcze jeden. Gdzie? W przejściu. Rzucę granatem we mnie. Dobra. Dobra. Nie przeszedł spotkania z nami. Kurde, jak nam Rolando zabrało. No cóż, Dud, ja podejrzewam, że będziemy musieli kończyć niestety ten odcinek w tym momencie. Okej. Okay. Przejdziemy chyba jeszcze na drugą stronę, czy nie przejdziemy? Przejdziemy, czy nie przejdziemy? Przejdźmy. Przejdziemy, nie? Może być jakiś save point albo coś. Guns. Wow, zobacz, co to jest na tym, na obrazku. Mhm. Nie, myślałem, że to będzie jakiś przeciwnik, ale to jest ten koleś, co sprzedaje gany, nie? No właśnie, nie wiem. To jest Markus, koleś, który sprzedaje gany w tym. The fuck, jak to się nazywało? No wiem, w tych automatach. Nie senatorium, w sanktuarium, ja pierdolę. Sanktuarium. Dobra, kończymy w tym momencie odcinek, bo jak pójdziemy dalej, to będziemy musieli brać udział w tej wojnie, która tutaj ma miejsce. No, a to będzie duża wojna. No, podejrzewam, że tak, że ich będzie całkiem sporo. Fajnie, okay. Dorwaliśmy, kurczę, spoko gnaty, ja jestem teraz na etapie, że będę pewnie straszne miał problemy z amunicją. Bo mam dwa... Coś kosztem czegoś, mam dwa główne gnaty, które korzystają z tego samego ammo. Jeden całkiem fajny, szybki, mocny i celowny karabinek, który niestety też ma ograniczone pokłady amunicji. Ale jak udamy się do sanktuarium, to tak jak nam sugerowali, kupimy sobie rozszerzenia za Eridium i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem trzymajcie się ciepło, dziękujemy wam za uwagę i do zobaczenia, cześć.